19 czerwca wspominamy świętą Julianę Falconieri, dziewicę. Juliana urodziła się około 1270 roku we Florencji. Wcześniej straciła ojca. W 14 roku życia Filip Benicjusz wręczył jej habit tercjarek serwitów. Po śmierci matki zgromadziła podobne tercjarki. Zajmowały się chorymi i wychowaniem dziewcząt. Od ubioru, jakie nosiły, nazywano je mantelate. W 1304 roku zostały oficjalnie zatwierdzone przez papieża jako odrębny żeński zakon. W 2 lata później Julianę wybrano na przełożoną. Zmarła 19 czerwca 1341 roku. Jej życiorys przyozdabiano w XVII stuleciu rozmaitymi wątkami, między innymi opowiadaniem o cudzie eucharystycznym. Gdy na skutek choroby Juliana nie mogła już przełykać i na jej prośbę wniesiono do celi Najświętszy Sakrament, jedna z hostii wyszła z kielicha i przeniknęła do jej piersi. Kanonizował ją papież Klemens XII w 1737 roku. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Juliany. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.